Witajcie! Tu Walas, polski gość od zabawek. W dzisiejszej recenzji zajmiemy się czymś, co pochodzi z serii Power Rangers Megaforce, choć o dziwo jest to metaliczna wersja Czerwonego Wojownika z pierwszej serii Power Rangers, Mighty Morphin. że mówiąc, nie mam bladego pojęcia co ta postać robi w linii zabawek z serii Mega Force. Gdyby to był drugi sezon, super Mega Force, wszystko byłoby zrozumiałe, ale w pierwszym sezonie, e, naprawdę nie wiem o co tu chodzi. Ale z drugiej strony, chyba za dużo myślę, bo w końcu każdy pretekst, by dać nam naszego ulubionego, najbardziej znanego czerwonego wojownika, jest dobry. I tak jeszcze, jako ciekawostka. Ta figurka pochodzi z roku 2013 i została wydana przez Bandai America. I zaraz po tym, jak wyjąłem tę figurkę z opakowania, pomyślałem sobie, że najwyraźniej to był dobry pomysł, bo na pierwszy rzut oka wszystko wygląda bardzo dobrze. Kolory tej figurki wydają się być bezbłędne. Cudowny, metaliczny, czerwony, który tak świetnie współgra z białym rękawic i butów, jak i który przyciąga uwagę sam w sobie. I co ciekawe, większość figurek, właściwie można powiedzieć figurki samych Wojowników Mocy z Megaforce, są w Polsce dostępne w dwóch wersjach. Takich jak ta, metalik i wersja, nazwijmy to, podstawowa, gdzie kolory ich kostiumów są matowe. Wydaje mi się, że nasz bohater ma tylko wersję metaliczną, ale to mi nie przeszkadza, bo naprawdę wygląda to dobrze. I wydaje mi się, że matowa wersja nie byłaby już tak okazała. Co ciekawe, jak widzicie, mamy czarne obramowanie podeszw, ale pod spodem hmm, już nie. Mamy tylko wpięcia do pojazdów, do akcesoriów. O i mamy nawet pokazane, która noga jest która, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Co ciekawe, jak widzicie, tu widać, że to jest plastik, a tu jest to malowane. Ten biały jest już znacznie bardziej perłowy. I jeśli komuś się wydaje, że jest to oddzielna część połączona z tą, nie, spójrzcie na plecy. Tutaj środek tego otworu na akcesoria mówi nam wszystko. To jest namalowane. Swoją drogą ciekawe gniazdo. I biały mamy też tutaj w stawach. Tutaj już nie. Ale tu jest i chyba chodziło o to, żeby ten biały współgrał z tym, ale osobiście wolałbym, żeby to było czerwone i pasowało do ramienia. No cóż. Wróćmy jeszcze na chwilę na tył i spójrzmy na... <laughs> tak. Dosyć ciekawe miejsce na umieszczenie informacji produkcyjnych, co? Jakby nie staczyło miejsca na plecach na takie rzeczy. Tak. Ale mamy też biały pas, na którym od przodu widzimy... Częściowo odwzorowany Dinomorfer. Tak, tu mamy Monetę Mocy, tu mamy te wszystkie obramowania, detale, które niestety są już tak małe, że w tej wersji nie udało się ich przełożyć. Może gdyby to był S.H. Figuarts, ale to jest wersja Bandai Ameryka, która rządzi się trochę innymi prawami. No, ale dla każdego Wojownika Mocy, właściwie dla każdego człowieka, najważniejsza jest głowa, a ta jest wykonana całkiem poprawnie. Pomijam już białą szyję. Detale hełmu wydają się być tam gdzie powinny być mamy malutkie czerwone oczka T-Rexa, mamy jego zęby w pośrodku których formuje się czarny wizjer choć osobiście wolałbym aby te ząbki były bardziej zaakcentowane, teraz się trochę zmywają z białym i oczywiście mamy te srebrne metaliczne usta. O których stylistyce nie ma co dyskutować w tej recenzji. Niektórym to się będzie podobało, innych to będzie odrzucało. Ale w każdym razie, tak, helm jest na tyle dobrze zrobiony, że od razu wiemy, że tak to jest helm Jasona. I z tyłu możemy się przejrzeć. Ogólnie z daleka ta figurka wygląda całkiem nieźle. Choć warto też zwrócić uwagę na to, że oczywiście ktoś sobie myśli, że wszyscy bohaterowie Power Rangers, którzy są facetami, muszą być. Pakerami muszą być umieśnieni, także jak widzicie, tu mamy sześciopak, mięśnie, 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 mięśnie. Tak, pomijam fakt, że w serialu te postacie były nastolatkami i nie były aż tak umieśnione, ale nie wiem. Jakoś wydaje mi się, że gdyby to były takie bardziej chude proporcje, byłoby to lepsze. Teraz jasne, wygląda to jak zamaskowana wersja Chimena, ale po prostu taka umięśniona estetyka nie pasuje mi do Power Rangers. Jeśli chodzi o pozowalność, z góry was ostrzegam, nie oczekujcie tutaj rzeczy, których moglibyście się spodziewać choćby w współczesnych figurkach Star Wars, czy Transformers, czy G.I. Joe. Tutaj pozowalność wydaje się być raczej dodatkiem, który może się przyda, małym użytkownikom może nie. Natomiast tak, naliczyłem się tutaj 13 punktów artykulacji i zobaczmy je sobie w praktyce. Zaczynając od głowy, która jest na zwykłym stawie obrotowym. Ponownie możemy odtwarzać scenki z Egzorcysty, jeśli ktoś potrzebuje. Nie ma tu żadnego stawu kulkowego, tylko i wyłącznie jedna oś. Dalej mamy ramiona, które mają podwójny staw. Bez kłopotu robią 360 stopni na tej osi. Na tej osi robią całkiem dobry wychyl do góry. I łokcie mają pojedynczy staw, który nie osiąga nawet 90 stopni. Być może przez tą wystającą rękawicę Dalej mamy nogi, które do przodu idą tak daleko, za dużo mięśni i do tyłu tak idą. E, he, za dużo mięśni na pośladkach. Ale przynajmniej mogą robić całkiem sensowny szpagat. Ojejku co on ma z nogami. o Ojejku. Eee, nie, to jest jedna z tych rzeczy, które mi przeszkadzają i które sprawiają, że nigdy, przenigdy więcej nie będę stawiał tej figurki w zbyt dużym rozkroku. Te wcięcia mają wyglądać naturalnie, kiedy pan stoi na baczność, ale teraz to po prostu wygląda całkiem niepokojąco. Także nie wracajmy już do tego tematu. I mamy kolana, które zginają się 90 stopni. I tyle, jeśli chodzi o pozwalność. Nic więcej, ponownie wydaje mi się, że w przypadku tej figurki wygląd miał wie wieść prym, a reszta to tylko i wyłącznie dodatki. Jak wiadomo, każdy szanujący się wojownik mocy zwalcza zło głównie za pomocą swoich pięści i kopnięć. Ale czasami jego własne kończyny nie wystarczą, aby załatwić sprawę, i wtedy wojownik mocy musi sięgnąć po swoją broń. Po jakiś miecz, po jakiś sztylet, albo jakiś pistolet, który z takiego sztyletu może być uformowany. I czerwony wojownik dostał taką broń do dyspozycji. Niestety są one tak wykonane, że nie jestem w stanie ich zaakceptować. Spójrzcie na to, jakie akcesoria dostała nasza figurka. Łe, co to ma być? Czarna guma, stworzona w sposób, który nie będzie zagrażał zdrowiu naszych pociech. I jasne, ma to jakieś tam detale. Tak. I tutaj też mamy jakieś tam detale, także wiemy, że to jest sztylet w trybie Blastera, ale niestety to wygląda tak badziewnie, że nigdy nie będę używał tego ze swoją figurką poza recenzją. Wygląda to okropnie, zwłaszcza, że nigdy nie chce być proste, także nie, no na półce to wygląda po prostu koszmarnie, także w miarę możliwości lepiej trzymać to z dala od figurki. Nie znajduję pocieszenia w tym, że nasz bohater może bez problemu łapać obie swoje bronie w dłonie, i nie pociesza mnie też fakt, że pod odpowiednim kątem nie wygląda to tak strasznie, bo wtedy niestety widzimy, jakim jest to niepokolorowanym kawałkiem gumy. Trochę więcej koloru, i może jeszcze jakoś by to wyglądało, ale nie! Teraz to wygląda kiczowato jak nie wiem co. I w sumie pistolet naszego bohatera można umocować przy pasie. Ale ponownie pistolet wygląda tak kiczowato, że czerwony wojownik wygląda o wiele lepiej, gdy jest zupełnie nieuzbrojony. Nasz bohater dostaje też w komplecie taką oto kartę kolekcjonerską, która ma kilka zastosowań. Możemy ją włożyć do Mega Voice Morphera, aby uruchomić dźwięki. Nie wiem jakie, bo Morphera nie posiadam. Karta może być też zeskanowana przez nasze telefony, gdy mają odpowiednią aplikację. Niestety mój telefon jest jeszcze zbyt stary, aby aplikacja chciała na nim chodzić. No i ostatnie zastosowanie. Jak widzicie, tu mamy statystyki, i ta karta może być wykorzystywana po prostu w lokalnej Power Rangerowej karciance. Jak zresztą sugeruje napis z tyłu: Power Rangers Action Kite Game. Swoją drogą, kajton, z którego to jest wykonane, przywodzi mi na myśl podróbki kite Pokémon. I jak widzicie, tak. Proporcje i stopień umieśnienia naszego bohatera na kajcie i tutaj trochę się różnią. Nadszedł czas na porównania. Po waszej lewej znajduje się Retro Fire Zeo Megazoid Power Rangers Samurai, a po waszej prawej Super Robot Chogokin Daiji znany też jako pierwszy Dino Megazoid. Dalej, po waszej lewej Han Solo bez ze Star Wars The Power of the Force, a po waszej prawej pozowalny Amazing Spider-Man. Jeszcze dalej... Po lewej widzicie laser Optimusa Prima z Transformers United, a po prawej Deluxe Skorna z Transformers Generations Wiek Zagłady. No i na koniec to co zawsze. Powszechna puszka picia i potężne dwa złote. Podsumowując... Do tej figurki przyciągnęły mnie bardzo ładne kolory i zwyczajna chęć posiadania jakiejś reprezentacji czerwonego wojownika. Ale im więcej spędzam z nią czasu, tym większe mam wątpliwości. Jasne, z pewnych odległości wygląda bardzo ładnie, ale nie podoba mi się to, jak jest umieśniona. Wolałbym, żeby była większa pozowalność. No i też te akcesoria są po prostu koszmarne, a sama karta jest mi kompletnie obojętna, także to czy ta figurka jest warta tych 50 zł w dużym stopniu zależy od tego czego szukacie. Jeśli chcecie mieć po prostu coś co wam przypomina o Czerwonym Wojowniku, myślę, że tak. Jeśli jesteście małym dzieciakiem, któremu kiepskie akcesoria, takie proporcje i niska pozowalność nie przeszkadzają, myślę, że tak. Jeśli chcieliście to kupić jako tańszy zamiennik dla wersji SH Figuarts, myślę, że wtedy powinniście szukać dalej, bo kolekcjoner nie znajdzie tu doznań, których szukał i dla których chciał od razu wersję japońską. I to już wszystko na tę wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce, a do tego czasu trzymajcie się!